Przez sekcję B przejdziemy szybciutko. Życie i misja Syna Bożego oddane Ojcu. Czyli mówimy o tej sekcji, w której w środku jest ofiarowanie Jezusa jako pierworodnego Syna Bogu w świątyni, a ponad i poniżej mamy świadectwa właśnie na temat Chrystusa, jego pozycji, tego, że się właśnie przychodzi na świat jako Zbawiciel, jako Pan, jako chwała Izraela. Tak to mniej więcej wygląda. Znowu mamy taką prostą ramę dla tego całego materiału w tych granicach 2.1 do 2.40. Zaczyna się od tego, że Maria z Józefem idą do Betlejem w związku ze spisem. Końcówka pokazuje, zaznacza to, że potem po tym wszystkim powrócili do Nazaretu. Tak? Taką mamy prostą ramę, a w środku mamy takie trzy elementy. Właśnie okoliczności samych fizycznych narodzin, któremu towarzyszy objawienie pośród nocy aniołów, którzy przekazują pasterzom komunikat o narodzeniu Zbawiciela i gdzie go mogą spotkać, tak? A na dole mamy wypowiedzi Symeona i Anny o Jezusie, kiedy już rodzice są w Jerozolimie, kiedy wychodzą po ofiarowaniu Jezusa Ojcu, i tam następują kolejne wypowiedzi o tym, kim on jest i kim się stanie w ramach jego misji. Tak? Jeśli byśmy popatrzyli na te teksty w środek, tam macie wydrukowane je bardziej dokładnie, to chciałbym zwrócić wam uwagę na to, co jest w wersecie 2.13-14 jako akcencie w tego takiego bloku powyżej głównego akcentu. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwaląc Boga i mówiąc: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Tak? Zobaczcie, z jakim akcentem to rozmawia na dole. I rzekł Symeon do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Zwróćcie uwagę, że tutaj jakby u samego początku wejścia na świat zostają zestawione ze sobą projekt Boga, jego nastawienie wobec człowieka i podkreślone to, że ten projekt od samego początku będzie miał w jakiś sposób sprzeciw, przynajmniej u części ludzi. Tak? Część ludzi będzie zadowolona z tego zbawienia, które przychodzi, i to jest ten element taki na dole B, to jest 27 do 34a wersety. Tam jest ta część pozytywna, ale okazuje się, że jednak w tym momencie Łukasz stara się podkreślić to, że nie będzie tylko różowo w tym projekcie, nie tylko pozytywne reakcje będą towarzyszyć misji Chrystusa. Ta sekcja to znowu jakby podwójne uderzenie, jeśli chodzi o kolejny raz wsparcie, tym razem już dla rodziców, dla Marii i dla Józefa. Zwróćcie uwagę, że teraz oni razem dostają sygnały z zewnątrz, jakby niewymuszone, nieposzukiwane, odnośnie tego, że ich dziecko jest dzieckiem szczególnym. Z jednej strony po prostu mnie w ogóle rzecz niesamowicie dziwi, dlaczego Józef u Łukasza jest tak bardzo nieobecny. Są dwa miejsca chyba, w których jest wspomniany, i to wszystko, tak? A wydaje mi się, że ten człowiek jest... był po prostu naprawdę niesamowitym. Tymczasem jakoś u Łukasza nie znalazł specjalnie, nie znalazło się dla niego miejsce.
Tak czy inaczej, tutaj razem z Marią występuje jako rodzice i otrzymują razem sygnał, że cały czas biorą udział w tym projekcie szczególnym. I już, tak? Dla mnie z tego fragmentu, z tej sekcji chciałbym zwrócić może uwagę na tylko parę drobiazgów. Zwróćcie uwagę, że ten fragment jest jakby po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Jak to dobrze powiedzieć? Świadectwa o Chrystusie zaczęły się od środowiska kapłańskiego, od Jerozolimy, tak? Od świątyni. Tutaj teraz świadectwo dostaje się do ludzi poprzez z kolei ludzi jakby z antypodów świątyni, tak? Pasterze. No, zwykłe czynności, ktoś taki, powiedziałbym, pracownik, no, prosty, tak? Co do zajęć. Z drugiej strony, no, tam niektórzy mówią, że no, jakby z racji swojego zajęcia, no, trudno im było być często w świątyni. No, w każdym razie ktoś permanentnie jakby nieczysty, tak? Nie w tym sensie oczywiście co trędowaci, ale z racji tego, że cały czas no, chodzą po różnych miejscach i po odchodach i tak dalej, i tak dalej, no to zajmują miejsce jakieś takie niezbyt szczególne, w sensie jakby takim religijnym. Ale teraz tutaj Bóg posługuje się osobami właśnie z takich jakby, no troszeczkę jakby z poboczy, tak? Pojawiają się pasterze, a w samej Jerozolimie świadectwa nie przychodzi od właśnie kapłanów, nie przychodzi od jakichś liderów, ale od kogoś, Symeon, tak? Jakiś człowiek wiekowy, ale ufający Bogu. Ktoś, kogo cały czas Duch Boży prowadzi. Podobnie Anna, wdowa, kobieta również wiekowa. I przez te osoby nagle zostają znowu tutaj no, dane świadectwa i zostają takie osoby jakby wyciągnięte na pierwszy plan, aby pokazać Marii i Józefowi z jednej strony, że właśnie ich dziecko jest kimś zupełnie szczególnym, ale z drugiej strony no, ewidentnie Łukasz nam daje znać, kim posługuje się Bóg, tak? A w każdym razie być może bardziej mówi tak, nie pomijajmy tych osób, tych środowisk, bo być może kompletnie nie doceniamy, jak wielu jest tam właśnie takich, którzy Bogu ufają, którzy są cały czas wrażliwi, którzy spełniają bardzo konkretną pracę, na przykład jak Anna, przez modlitwę i post. To jest jedna, podejrzewam, przy okazji świątyni mamy, w przeciwieństwie do bardzo negatywnej oceny kapłaństwa, mamy jednego kapłana, który jest przyzwoicie pokazany, to jest Zachariasz, i potem w kontekście świątyni mamy dwie kobiety. Tak? Jedna jest tutaj, która właśnie służy przez modlitwę i post, a potem mamy przy okazji świątyni pod koniec Ewangelii tą, która daje ostatni grosz, tak? I ufa temu właśnie, który mieszka, którego świątynia po prostu jakby reprezentuje. Czyli zwróćcie uwagę, że to jest, chcąc nie chcąc, pewna krytyka środowisk przywódczych związanych ze świątynią, tak? Tego my teraz jakby nie wyczuwamy, ale kiedy zaczniemy czytać do końca Łukasza, dopiero wtedy, kiedy wrócimy do niego, do tych rozdziałów, widzimy, jakie jest napięcie, że Łukasz wyciąga takie postacie, a tych, którzy właśnie rzeczywiście, realnie odgrywają pierwsze skrzypce, okazuje się, że oni są w bardzo poważnych terapatach, jeśli chodzi o swój stosunek do Boga i to, jak sobie układają życie. Widzimy, że przy tej okazji mamy cały jakby zestaw różnego rodzaju określeń odnośnie Chrystusa, tak? W elemencie D u góry widzimy, że narodził się Zbawiciel, Chrystus, Pan, w mieście Dawidowym, co też sugeruje, że ten, który się rodzi, to jest właśnie syn Dawidowy. Na dole z kolei widzimy, że Symeon określa Chrystusa jako światłość,
która oświeci pogan chwałę ludu Twego izraelskiego, tak? Czyli nawiązuje do pewnego objawienia się chwały, tak widzi pojawienie się Chrystusa pośród Izraela, tak? Dobra. Pomyślałem sobie, że Anna jest ciekawym przykładem, bo jakkolwiek możemy myśleć, że w sumie możemy się modlić, ale być może dla niektórych z nas działanie modlitwy jest trochę takie tajemnicze, to jednak Łukasz stoi na stanowisku, że modlitwa jest czymś, co wykonuje jakąś realną pracę, tak? I ewidentnie Anna tutaj z postami swoimi i z modlitwą jest pokazana jako bardzo pozytywny przykład tego, jak wykorzystać swój czas, który chciała ofiarować Bogu. Ok. Zostawmy może tyle, ta sekcja niech nam, chyba że macie jakieś pytanie, to pójdziemy dalej. Jeżeli nie, to wchodzimy do następnej części, bo tutaj parę rzeczy jest takich, które rzeczywiście chciałbym jeszcze Wam być może z trudniejszych, a może się okaże. Dobrze. Sekcja C to sekcja, która się składa z takich trzech części. Czasami w jakichś komentarzach pojawia się pomysł na to, że tutaj w ogóle do pewnego momentu Ewangelii Łukasza, niektórzy komentatorzy mówią o tak zwanej Ewangelii dzieciństwa. Podejrzewam, że to jest jednak pomysł wzięty z pewnych apokryfów i ja naprawdę nie potrafię się dopatrzeć Ewangelii dzieciństwa w Ewangelii Łukasza. Mamy jeden, jedyny fragment, który pokazuje Jezusa właściwie na progu dojrzałości, bo to jest w wieku 12 lat. Jeżeli komentatorzy się nie mylą, historycy się nie mylą, ta dojrzałość dla chłopca w Izraelu przychodziła z wiekiem 13 lat, więc tutaj, chyba tak było, nie? To tutaj w tym momencie widzimy Jezusa jakby na progu tej dojrzałości, tak? I na progu tej dojrzałości widzimy Go z określoną samoświadomością, tak? W związku z tym ja osobiście widzę ten cały blok w taki sposób, że widzimy na początku Jezusa, który właśnie na progu dojrzałości prezentuje swoją określoną samoświadomość i dokonuje się to ujawnienie w środowisku znowu świątynnym, pośród właśnie znowu liderów i zostaje to jakby przypomniane trochę rodzicom Marii i Józefa. Ta scena może być dla nas troszeczkę dziwna, bo do tej pory oni są jakby w środku i są jakby raz za razem utwierdzani w swojej misji. Kiedy jesteśmy już w tej scenie, w świątyni z Jezusem, nagle ich słowa mogą nam się wydawać troszkę dziwne. Cóż nam to uczyniłeś? Jezus odpowiada, czy to jest dziwne, że jestem w domu swojego ojca? Reakcja rodziców Marii jest zdziwienie, nie wiedzą, co się dzieje. Tak? No i teraz jest pytanie, tak? Bo minęło wprawdzie 12 lat, ale co się stało z tymi świadectwami, które Bóg dał na różne sposoby, tak? Na różne sposoby, w środowisku kapłańskim, w stosunku do określonej rodziny, tak? Co się wydarzyło przez te 12 lat, że teraz Maria i Józef już z tą swobodą taką mówią, no ojciec ja i ojciec twój, tak, mówiąc o Józefie, czyli jakby ta jakby rola rodziców została całkowicie przejęta. Jezus jest jakby oswojony jako syn ich, tak? Tymczasem no, wydaje się, że projekt jeszcze się nie rozwinął, tak? Ale też w żaden sposób nie upadł w żadnym razie. Tymczasem widzimy i tych, którzy rozmawiają z tym młodym Jezusem, jako bardzo zdziwionych, i samych rodziców, którzy troszeczkę jakby od nowa potrzebują takiego restartu i takiego impulsu. Jesteśmy cały czas w procesie, który się dopiero ma dopełnić. Tak? To nie jest tak, że Bóg zapomniał o tym, co zaczął robić. Tak? Nie zapomniał. Także to jest taka dość ciekawa sytuacja, jaka tutaj ma miejsce. Po drugiej stronie widzimy świadectwo samego Ojca w czasie chrztu Jezusa, o tym, że on jest właśnie, Jezus jest tym synem
w którym ma upodobanie. I widzimy tutaj świadectwo właśnie Ojca, Ducha, ale w kontekście służby Jana Chrzciciela, tak? Czyli to jest znowu w przestrzeni publicznej. Jedno i drugie świadectwo co do Jezusa dokonuje się w tej przestrzeni publicznej. To drugie jest oczywiście bardziej jakby ekstremalne, takie bardziej spektakularne, ale jednak no, razem widzimy, że mamy grupę świadectw najbardziej zainteresowanych na temat tego, kim jest Jezus. Pozostawię te dwie rzeczy w takiej postaci, jakiej w takim omówieniu, takim zgrubnym. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się dzieje w środku, czyli w tym, co poznajemy, jeśli chodzi o misję samego Jana Chrzciciela. Ten nasz fragment od 3.1 do 20 też ma taką jakby taką ramę historyczną, a potem zaczyna się jakby wprowadzenie samego Jana i to wprowadzenie dokonuje Łukasz. Widzimy to od wersetu 3 do 6. A na dole widzimy, odwołuję się teraz do waszych notatek, od wersetu 10 do 18 widzimy jakby dopełniający ten element, część służby samego Jana Chrzciciela. Co moglibyśmy tutaj powiedzieć tak wprowadzając? Widzimy, że służba Jana Chrzciciela toczy się w ogóle jakby poza centrum duchowym. To jest ciekawe. Bóg w tym momencie każdego jednego, i liderów, i nieliderów, w pewnym sensie przymusza do tego, jeżeli chcesz, musisz wyjść ze swojego jakby miejsca, tak, aby dać dowód, dać świadectwo tego, że rozumiesz, co ja teraz robię pośród tego ludu, tak? Czyli Jan Chrzciciel ze swoją misją staje się wyzwaniem dokładnie dla wszystkich. Dla zwykłego ludu, który do niego przychodzi się ochrzcić, ale też dla wszystkich liderów, którzy muszą się wobec niego jakoś opowiedzieć. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla liderów, bo to oni by woleli udzielać licencji, tak? Kto jest właściwą i kto jest osobą, która wedle nas jest jakimś przywódcą duchowym. Tymczasem misja Jana Chrzciciela jest jakby kompletnie w poprzek. Tak? On ustawia w pewnym sensie do pionu, albo jeżeli to może być najlepsze określenie, on jakby staje się takim właśnie punktem weryfikacji dla wszystkich. I dla zwykłych ludzi, i dla liderów. Czy rozpoznają, co Bóg robi w tym czasie pośród Izraela. Tak? I ten chrzest u niego okazuje się, że jest czymś, czego Bóg oczekuje dokładnie od każdego. Tak? Dobrze. W związku z tym widzimy, że przesłanie Jana Chrzciciela jest bardzo ostre. Być może jest to związane jakby w ogóle z jego jakby osobowością. On tam jakieś takie pustynne, dość takie klimaty uprawia i jest takim dość, wydaje się być, surowym człowiekiem. Jego przesłanie, mimo że mówi o Królestwie Bożym, tak, o dobrej nowinie, tak naprawdę jest niesłychanie surowe. To, co czytamy w wersecie od 7 do 9, no, mówi wiele. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje do owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, jak na początek misji o dobrej nowinie, to naprawdę tak konkretnie facet zaczął. I no, jest to troszeczkę nawet zaskakujące dla nas, jako dla czytelników. Tak? Wydawałoby się, że będzie więcej w tej przekazie zachęty, jakiegoś ciepła,
albo zaproszenia, że Bóg daje ci możliwość odpuszczenia grzechów, tak? Bo jakby tym miał być ten chrzest u Jana. Tymczasem, no, można powiedzieć, jedzie ekstremalnie swoim przekazem. No i teraz jest pytanie, skąd taka jakby taka wyrazistość z jego strony? Być może jest w tym echo tego, że ten tekst, którego Łukasz, do którego odwoływał się na samym początku tego swojej Ewangelii, tekst z Malachiasza, z końcówki 3:2-3, właśnie pokazuje tego przychodzącego Chrystusa jako tego, który oczyszcza, wypala, wyżarza ten materiał, aby go oczyścić, tak? I wydaje się, że tutaj, w tych słowach, przynajmniej, które przeczytałem z Jana Chrzciciela, może być echo właśnie takiego podstawowego rysu pojawienia się Chrystusa, tak? Oczywiście nie jest to wszystko, ale ewidentnie przemawia do pokolenia, któremu ma wiele do zarzucenia, tak? Jan. Na dole popatrzmy sobie tak. Więc mamy tę ogólną budowę tej wypowiedzi Jana. Najpierw chciałbym, żebyśmy spojrzeli troszeczkę na to, co się dzieje w tych wersetach właśnie od 10 do 18. Mamy taką ramę. Daje jakieś wskazówki, potem daje jeszcze jakieś inne wskazówki i zachęty, a w środku pojawia się taka myśl u ludzi, tak? Czy przypadkiem Jan nie jest Chrystusem, tak? No zaraz, no robi takie rzeczy, mówi takie rzeczy, czy przypadkiem on nie jest Chrystusem? No i on reaguje na to, mówi, nie, ja nie jestem. I teraz na co daje akcent? Przede wszystkim pokazuje to, że ten, który ma rzeczywiście przyjść, to jest ktoś, kto go przekrasta na wszystkie sposoby autorytetem i władzą, tak? Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że dochodzi do takiego jakby takiej opozycji w tej jego jakby wypowiedzi samej, tak? Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym, tak? Czyli zwróćcie uwagę, na różne sposoby, tak, językiem takim, powiedziałbym, obrazowym, ale jednak pokazuje jakby skalę przepaści pomiędzy jego autorytetem, jego misją, a tym, kogo poprzedza. Tak? To jest ten, kto przychodzi za nim, to jest ktoś, do kogo należy klepisko, kto jest właścicielem tego spichlerza, tak? To jest ktoś, kto oczyszcza jakby dla siebie to, ludzi de facto, z ich stanów, w jakich ich zastaje, tak? W związku z tym ten centralny akcent, wymowa do ludzi, potrzebujecie pokuty, jest u niego jakby spowodowane tym, że przedstawia właśnie dlatego, kto ma przyjść, ze względu na to, kto ma przyjść, wy powinniście się odpowiednio przygotować. Tak brzmi jakby w skrócie jego komunikat. Zobaczmy w takim razie, co mówi jakby do pary ten element wyżej, czyli tu jest B1, a tam mamy B, tak? Czyli wersety od 3 do 6. Tak? Z grubsza rzecz biorąc, to jest coś takiego, ale Łukasz nas tutaj odsyła do tekstu Izajasza. Tak? Tekstu Izajasza 41 do 11. Bierze z tego bloku pewien fragment, który właśnie podkreśla, że ta droga pańska ma zostać odpowiednio przygotowana. Mają być prostowane ścieżki jego. Każdy padł, niech będzie wypełniony i tak dalej, i tak dalej. Znowu mamy ten obrazowy język, ale de facto nie stwierdza nic innego ponad to, że ponieważ jest pewien sposób życia, który jest od Boga, tak, to my ten sposób życia powinniśmy jakby znowu w sobie odtworzyć, przywrócić. Tak? Jeżeli poszliśmy w jakieś bezprawia, w jakieś paskudztwa, to powinniśmy jednak to odbudować ze względu na to, z kim przyjdzie nam się spotkać. A skąd taki pomysł na to, że przyjdzie nam się spotkać, tak? U niego. No tutaj, u Łukasza, tak? No wydaje mi się, że bierze się stąd, co zawiera ten fragment z Izajaszu. Pozwólcie, że pokażę wam kolejne schodki. Nie gniewajcie się na to.
wydaje się, że tekst Izajasza jest zbudowany w taki mniej więcej sposób. To jest generalnie zapowiedź, taki jakby zagwarantowanie uwolnienia Judy z niewoli babilońskiej, tak? Jakby w tamtym okresie się ten tekst pojawia, ale tutaj zostaje zaadoptowany, ponieważ właśnie no, pokazuje pewien określony schemat i zapowiada rzeczywiście to, co Bóg zamierzał zrobić w sposób taki właśnie konkretny. Czyli Izajasz skoncentrował swoją wypowiedź wokół myśli, że Bóg, jak obiecał wybawienie, to go dopełni. Nie ma dwóch zdań. Tak? O tym mówią wersety 6 do 7, tak? Że człowiek jest zawodny, ciało ustaje, ale jak Bóg obiecał i dał słowo, tak, to nie ma siły dopełni tego. Wokół tego kręci się ta wypowiedź Izajasza. Ale to, co przytoczył Łukasz, to widzimy tutaj w wersecie 3. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską. W nawiasie podałem takie dokładne określenia, jakie się pojawiają w hebrajskim. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. I tak dalej, tak? I teraz, co się dzieje w tym tekście dalej, kiedy zbliżamy się do tego centrum? Okazuje się, że w tym te idee, które się tutaj pojawiają, to jest to, że objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Jahwe to powiedziały, tak? Taka jest idea. Czyli pojawia się idea objawienia się dość konkretnego, takiego, że po prostu ludzie zobaczą to, że przychodzi do nich Jahwe. I zobaczmy, jak ta idea odbija się po tym akcencie w tej wypowiedzi. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jerozolem, podnieś, nie bój się, mów do miast ludzkich, oto wasz Bóg. Tak? Czyli znowu mamy taki obraz, że ktoś wprowadza i mówi, oto Bóg. Tak? I ten schemat jest właśnie w tej relacji Jan Jezus. Jest ten, który go poprzedza i pokazuje Izraelu, oto Bóg, oto twój wybawiciel. Tak? Taka jest jakby koncepcja tutaj zawarta, że Bóg mówi, przyślę swojego wybawiciela i moja zapowiedź jest pewna. Tak? A Łukasz odwołuje się do tego elementu właśnie w ten sposób, że mówi, Jan jest tym, który miał poprzedzać, ale ci, co znają tekst Izajasza, będą wiedzieć, kogo ma poprzedzać. Tak? Tak? Czyli zwróćcie uwagę, wielokrotnie autor Łukasz, ale tak samo inni autorzy biblijni, odwołując się do określonych tekstów w sposób skrótowy, zakładają, że ktoś tam zerknie i rozumie to, co było powiedziane wcześniej. Tak? To jest jakby kolejne świadectwo, że Łukasz świetnie się czuje w tekstach Starego Testamentu. On je rozumie. Tak? I przywołując je, zakłada, że czytelnik, który jest obeznany w tym tekście, będzie również potrafił z niego jakby wyciągnąć te rzeczy, które są mu na poziomie znaczeń potrzebne. Czyli innymi słowy, tak jak mieliśmy w tym fragmencie w naszym już u Łukasza wcześniej, tak? Że Jan pokazywał, ten, który przychodzi, który ma przyjść, Jan jest temu godzien rzemyka rozwiązać, tak? To jest ten, kto jest właścicielem spichlerza, tak? To jest ten, kto sam oczyści swoje zboże. To tutaj się dopełnia w tym, że Łukasz pokazuje, kogo rzeczywiście ten ktoś ma poprzedzać, tak? I nazywa to poprzez tekst hebrajski w sposób bardzo konkretny. Z jakim autorytetem, za spotkanie jakiego autorytetu ma się przygotować to pokolenie, które aktualnie jest troszeczkę pod zdechłym azorkiem. Dobra. Zwróćmy uwagę, może teraz jeszcze wróćmy na chwilkę do... A nie, to macie w swoich tekstach, niech już tak będzie. Co my tutaj mamy? Tak. Do swojego tekstu, zwróćcie do miejsca akcentowanego, tak? Do tego elementu, wersetu 8b, d. A nie próbujcie wmawiać sobie, ojca mamy Abrahama, tak? No, ewidentnie... Dobra, sekundkę. Czy do tej argumentacji, do tego jak po prostu Łukasz pokazuje,
kogo miał poprzedzić Jan Chrzciciel? Czy to jest jasne? Czy widzicie jakby to, że poprzez różne wypowiedzi, najpierw poprzez wskazanie na Izajasza, a potem przez słowa samego Jana Chrzciciela, że Jan Chrzciciel w sposób wyraźny sugeruje, kto ma po nim przyjść, ale tekst Łukasza tym bardziej sugeruje, ponieważ jakby pokazuje dwie relacje dwóch proroków, aktualnego i wcześniejszego, kim ma być konkretnie Chrystus, który ma nadejść, tak? Bo to jest to, że po prostu Jan przygotowuje pokolenie na spotkanie z konkretnym kimś, tak? W ten sposób dokonał jakby Łukasz aranżacji, aby Teofilowi pokazać jakby tą zborność tych świadectw Izajasza i Jana Chrzciciela, wobec jakiego autorytetu przychodzi stanąć temu pokoleniu i dlaczego w związku z tym powinno podjąć pokutę wszyscy niezależnie i wobec takiego autorytetu utrzymywanie jakichś fałszywych mniemań jest kompletnie nie na miejscu, między innymi takie mniemanie, nie próbujcie wmawiać sobie, ojca mamy Abrahama, tak? Czyli mówiąc krótko, ponieważ mamy świątynię, ponieważ mamy Abrahama, to nam się nic nie stanie, tak? Jestem wolny od pokuty, ze mną, u mnie wszystko w porządku. No więc niekoniecznie u mnie wszystko w porządku. Co jest ciekawe, w Septuagincie tutaj na początku tego wersetu pojawia się wprost kapłanie mów. Jest nawiązanie do tego, że to kapłani mieli spełnić tę rolę w Septuagincie. Co w kontekście problemów z kapłanami brzmi bardzo ciekawie, tak? O ile Łukasz chciał nawiązać bardziej do Septuaginty, bądź no, tak była odczytywana misja Jana Chrzciciela przez tych, którzy patrzyli na to, co on robi, tak? To jest ciekawe. Jakieś pytania? Nie, no i dobrze. Chciałbym, żebyśmy... Nie, darujemy sobie. Darujemy sobie, bo w tym momencie kompletnie nie zdążymy, a skoro nie ma pytań, to znaczy, że ten temat Was na pewno nie interesuje. Nie, to dobrze. Okej. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wskazania Jana dla tłumu, czyli to, cośmy widzieli tutaj, tak, wersety od 10 do 14, zwróćcie uwagę, że one w ogóle nie mają wymiaru takiego sakralnego. Tak? To jest wezwanie do miłosierdzia, to jest wezwanie do etycznych, w ramach określonych granic, postaw w zakresie swoich obowiązków zawodowych. Tak? Praworządność. Praworządność, określa się prawość, tak? Przyzwoitość. Nie, czemu chodzicie tak rzadko do świątyni, tak? Czemu nie robicie sobie jakichś nasiadówek w synagodze? No, lepiej by było, tak? Zwróćcie uwagę, że ten wymiar jakby w tej misji Jana Chrzciciela nie istnieje, tutaj przynajmniej oczywiście, co nie znaczy, że nagle on jest taki zupełnie jakby zupełnie świecki, tak? Tylko etyczny. No nie, on mówi do osób, które mają prawo jako fundament swojej właśnie etyki, a to prawo stoi na tym, że wiara w Boga jest jakby zupełnym podstawowym paradygmatem, tak? Więc to jest jakby inna historia, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że przychodzi do pokolenia, które mając określoną tradycję w związku z Bogiem, znowu ugrzęzło gdzieś w tych obszarach, takich powiedziałbym zwykłych, tak? Zwykłych i w tym obszarze potrzebują
no, zdecydowanej odnowy. Można powiedzieć tak, rzucać tylko krótko, że przynajmniej w stosunku do tych żołnierzy, tak, po prostu apeluję, żeby dobrze spełniali to, do czego po prostu są powołani. Że tak. To już będzie dużo z perspektywy tego, do czego on nawoływał cały jakby ludzi. To dostrzec, nie? Bo właśnie tak różne. Tak, tak, po prostu no to jest i oczywiście ja tutaj mówiłem, że zwróćcie uwagę, bo to będzie też ważne w scenie, która będzie za chwileczkę, tak? Nie nadużywać posiadanych pozycji, władzy, siły, presji, jaką można wywierać na kimś dla własnej korzyści, tak? Czyli jakby człowiek znajduje się z racji jakichś tam różnych sytuacji zawodowych w określonej pozycji, ale rzecz w tym, żeby tego nie nadużywać, tak? No i to jest coś, co mamy właśnie w mediach co chwileczkę raportowane, jak się tam komuś udało akurat coś fajnie nadużyć. I wygląda na to, że ten temat jest jak Lenin wiecznie żywy. Stąd też napomnienia Jana no nie powinny nas, niestety, nie dziwią nas prawdopodobnie, tak? Dobrze. Pozwólcie, że przejdziemy do sekcji następnej. Okej. Okay. Syn Boży oddany misji, czyli mamy przed sobą sekcję, która jest bodaj naprawdę jedną z kluczowych, jeśli chodzi o wykład uczniostwa w Ewangelii Łukasza. I to jest naprawdę kawał fragmentu, mimo że ten kawałek jest raptem tak króciutki, 15-wersetowy. Nie ma tego dużo, to jest ta cała sekcja. Scena kuszenia Jezusa, a jednak ona zawiera w sobie zupełnie fundamentalne przesłanie na temat tego, w jakich jakościach Jezus chce spełnić swoją służbę jako Syn Boży, pełen autorytetu, pełen władzy, mocy, i pośrednio zostaje zasygnalizowane, w jakim zespole wartości powinna się odbywać służba uczniów Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy zaczęli może od tego, że może spróbujemy sięgnąć do jakichś źródeł kuszenia, które tutaj się pojawia. Ja może tylko na razie powiem coś takiego, tak? Mamy pewną ramę, tak? Wejście na pustynię w mocy, wyjście z pustyni w mocy, tak? Zaznaczenie, że to był okres, który był związany z kuszeniem, potem ustanie kuszenia do następnego razu. Samo sedno kręci się wokół trzech podejść diabła, gdzie centralne skupia się na tym, aby przekonać Syna Bożego do tego, żeby skorzystał z okazji sięgnięcia po pierścień władzy, można by tak powiedzieć, tak? Ale na sposób przepisu diabła, przez przekierowania swojego poddania, oddania z Boga na Niego, tak? U góry i na dole mamy dwie sfery pewnych potrzeb bądź możliwości, które dwie części jakby kończą się odpowiedziami Jezusa opartymi o słowo. I teraz chciałbym wam jakby pokazać te fragmenty, gdzie mam wrażenie, Jezus się odwołuje właśnie pośrednio do tych tekstów, udzielając odpowiedzi. Dobra. Pierwszy. To spory tekst, ale mimo wszystko chcę, żebyśmy go przeczytali. Ja go przeczytam może. Powtórzonego prawa, to będą dwa fragmenty dość obszerne, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, przed czym przestrzega Bóg w tym tekście właśnie z powtórzonego prawa. Tak? Z jednej strony pokazuje, co Izraelici dostali, ale z drugiej strony tam się pojawiają pewne przestrogi, i te przestrogi są ważne w jakimś sensie dla tego, co się dzieje w tej scenie kuszenia. No to jedziemy z koksem. Powtórzonego prawa 8:3-18. Na zielono
przepraszam, na niebiesko są teksty, te, które są tutaj, pojawiają się w naszym fragmencie. Na zielono takie elementy, które chciałbym, żebyście zwrócili na nie uwagę szczególnie. Tak? 8,3 do 18. To piszę. Aha, okej, okay, dobra, 8,3 do 18. To lecimy. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego Pana, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej dla torośli, drzewa figowego i drzewa granatu. Do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. Do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować. Do ziemi, której kamienie są z żelaza, z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadają, aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć. Lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Tak? Zwróćcie uwagę, że jeżeli znamy tekst tego kuszenia, to widzimy, że w tym naszym fragmencie pośrednio, ale następuje wiele zbliżeń, nie tylko te miejsca, gdzie jest cytowany ten tekst. Tak? Dochodzi do pewnych zderzeń pomiędzy właśnie tym, co oferuje diabeł Jezusowi. Zrób sobie coś, weź sobie coś, weź sobie według swojego sposobu, teraz, już i tak dalej, co nie? W przeciwieństwie do tego, co jest właściwą drogą, tak? Tutaj zwróćcie uwagę, przede wszystkim jest pokazane, czym się kończy, kiedy człowiek ma dobrobyt i nagle ze świadomości związku z Bogiem, tego, że to ma z łaski Boga, nagle się przetwarza w nim pewna świadomość, tak? I nagle się okazuje, że jest skłonny pomyśleć, że tak naprawdę sam to wyrwał, wypracował ciężkim swoim wysiłkiem czy jakimś innym sposobem, tak? Nagle istnieje jakaś ścieżka, która powoduje to, że możemy w sobie zupełnie jakby obrócić obraz sytuacji, tak? Pozwólcie, że przeczytam drugi fragment. Hmm.
6:1 do 16. Tak samo powtórzonego prawa. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom. I abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się rozmnożył bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. A gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, poprzysiąg dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Masa. Okej. Okay. Są kolejne cytaty o kuszeniu, o tym służeniu i przysięganiu i czczeniu, to jeszcze wcześniej, tak oczywiście. Wydaje się, wracając do naszego tekstu, no, niestety nie powtórzyłem go sobie, a powinienem, wydaje się, że to, co się dzieje, wiecie co, może ja bym przeczytał ten cały tekst, przynajmniej to nasze kuszenie, tak, dobrze? Żebyśmy mieli jasność, żeby to lepiej nam zabrzmiało, tak? W tych dniach nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód i rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano: nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą chwałę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana. Daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Zbierając te jakby moim zdaniem źródła pokuszenia, tak, i te teksty, z których potem Jezus czerpie, aby dawać odpór, mam wrażenie, że pokazują tą całą scenę w taki sposób, że podstawowy klucz pokusy diabła brzmi tak: jesteś kimś, jesteś Synem Bożym. Zatem masz prawo sam wziąć sobie, i to teraz,
Tak? Zwróćcie uwagę, że to jest, to są pewne takie wyznaczniki tego, z jakimi problemami potem będzie walczył Jezus u liderów, tak? Zamiast służyć, dbacie o swój komfort. Zamiast czekać na odpłatę od Ojca, dbacie o to, żeby wyszarpać ją nawet kosztem słabych już dziś, żeby się tym cieszyć, tak? W związku z tym wydaje się, że właśnie w takim kierunku idzie cały atak diabła. Jeżeli się przejdzie przez tekst Łukasza konsekwentnie, to widzimy, że to widać właśnie i w miejscach, kiedy krytykuje liderów, ale też kiedy daje uczniom konkretne wskazówki i przestrogi, tak? Jak ma ją spełniać swoją służbę, aby nie nadużywali swojej władzy, tak? Inaczej, swojego autorytetu. Także okej. W przypadku Pana Jezusa oczywiście mamy problem w tym miejscu, bo akurat On, będąc Synem Bożym, akurat jest w tej pozycji, w tej autorytecie, że Jemu i należy się władanie, On jest Królem i jeśli chodzi o stosunek do Niego, to też rzeczywiście postawa służby, poddania się, to jest też coś właściwego. Tak? Ale jednak to, co robi Jezus, pokazuje, że w ramach swojej misji, w ramach swojej służby jako lidera wobec innych, tak, chce realizować tą misję w oparciu o inny zestaw wartości, o inne paradygmaty, tak, w oparciu. I to samo zaczyna być jakby wskazówką dla jego uczniów, aby nie szli właśnie tą ścieżką, którą im podpowiada diabeł. Czyli podstawowa rzecz w tej historii to sposób sprawowania misji, będąc w pozycji autorytetu, będąc w dyspozycji siły. Tak? Kuszenie diabła ukierunkowane jest na przekierowanie Syna Bożego na inny sposób postrzegania celi, które są w jego zasięgu, oraz na inne sposoby ich osiągnięcia. Taki jest jakby cel tego, co robi diabeł. Zwróćmy uwagę na to, że kuszenie właściwie dochodzi do głosu dopiero wtedy, kiedy w Panu Jezusie dochodzą do głosu te ludzkie wymiary, tak? Popatrzcie. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód, tak? Czyli zwróćcie uwagę, że po pierwsze to ten wstępne takie zdanie, że Jezus był przez 40 dni na pustyni i był tam kuszony, to mamy pierwsze wrażenie takie, że Jezus tam przez ten cały czas był kuszony. Tymczasem wszystkie relacje właściwie tak są opowiedziane, że to kuszenie właściwie przypada jakby na to, co się wydarzyło po tych dniach, tak? Kiedy ustała ta siła, ta moc, to prowadzenie ducha w takim, w tej intensywności jakby, tak? I nagle tutaj, kiedy zaczyna odczuwać coś wreszcie ludzkiego, pojawia się konkretna potrzeba, teraz również pojawia się konkretna propozycja, tak? No to w takim razie, skoro masz tą propozycję, masz tą moc, to czemu byś jej nie skonsumował? Czemu byś jakby nie wykorzystał jej, tak? Jaki problem? No okazuje się, że z perspektywy Jezusa jest jakiś problem z tym, tak? Jest w tym jakiś problem. Te trzy tutaj pokuszenia, one, mam wrażenie, koncentrują się wokół takich trzech obszarów. Zaspokojenie potrzeb, splendor władzy i ochrona, gwarancja życia plus służba innych, bądź ewentualnie pewna taka, jakby to powiedzieć, no jakby konsumowanie tego właśnie i jaki się ma autorytet, czy jaką się ma pozycję, tak? Gdzieś tutaj to byłoby też tutaj podpięte, tak? Wokół takich rzeczy jakby koncentruje się ten cały atak diabła, przy czym to, co robi Jezus, to ustanawia jakby, to pokazuje, że właściwie toczy się walka pewnych perspektyw, tak? Różnych perspektyw. Ja sobie je jakby pookreślałem w taki sposób. Właśnie. Zysk teraz, to co oferuje diabeł, zysk potem. Zysk mój dla mnie, tak? Zysk dla wielu innych. Oczywiście to, co widzę tutaj, to co wypisuję tutaj, to jest to, co ja widzę z tego, jak były skutki dalsze misji Jezusa, tak? Czyli przedłożył zysk potem, tak? Nad zysk teraz. Przedłożył to, co miało być zyskiem dla wielu innych, tak?
nad zysk swój w tym momencie, tak? Przedłożył to, aby odebrać nagrodę od ojca nad wyszarpaniem sobie samodzielnie czegoś dla siebie, teraz tylko po prostu, żeby to mieć już teraz właśnie przez ten pokłon chociażby diabłu, tak? I przed takimi właściwie pokusami stoi każdy, kto jest w jakimś sensie w pozycji władzy, autorytetu, bądź potencjalnie służby, ale niestety nadużycia mogą iść właśnie w takim kierunku. Mogę jeszcze jakoś troszeczkę inaczej spróbowałem to przetworzyć i pomyślałem sobie, że jest tu też właśnie taka walka idei i w taki sposób jakby można by ją przedstawić. Pokora albo autopromocja, tak? W jakim klimacie chcę spełniać swoją służbę. Służba innym, narzucanie służby innym, jakby skierowanie do siebie, tak? Poświęcenie, tu wiemy, że ostatecznie Jezus oddaje swoje życie, spełni tą służbę pod pręgierzem różnych sprzeciwów, tak? Czy też osobisty komfort. Cierpliwość czekania na właściwy czas, na zrobienie, na to, że we właściwym czasie odbiorę to, co rzeczywiście uczciwie mi się należy, czy też niecierpliwość, tak? Jeśli można sobie uzupełnić to, że szatan czy diabeł apelował do niego, żeby wykorzystał właśnie możliwości, tam jakieś nadprzyrodzone, czy cuda, tak. Żeby uczynił, czy cuda, a w każdym z trzech przypadków Pan Jezus odparł atak z torą. Po prostu prawem, nie? Czy tak. Nauką, tak? To jest niesamowite, że mógł odpowiedzieć cudem, ale takim innym, nie? Kontra diabłu, nie. Zabił go w pewnym sensie słowem, które znał, który był przesiąknięty, nie? To jest też niesamowite. Do tego wątku wrócę jako podsumowania troszeczkę na ten temat, bo to jest dość istotny element, bardzo istotny element, bo trzeba powiedzieć, że tutaj w pewnych momentach oczywiście diabeł korzysta z pewnej wiedzy na temat Jezusa, ale też oczywiście podpiera się w niektórych momentach słowem. Tak? Chciałbym się teraz odnieść na chwileczkę do tego, co się pojawia w środku tego ataku, czyli tego sformułowania takiego dość enigmatycznego, które pada z ust diabła, o tej władzy, która mu została jakby przekazana. Tak? Czyli w jakimś sensie przedstawia się Jezusowi jako taki, który ma władzę tutaj na ziemi w określonym zakresie i może jej udzielać, jak chce, tak? No i teraz jest pytanie, co z tym fantem zrobić? Oczywiście, jak pamiętacie, jak omawiałem to miesiąc temu, sięgnięcie do fragmentu, do tej sekcji paralelnej, tam widzimy, kto rzeczywiście włada i kto przekazuje jakiekolwiek królestwa i władztwo. Natomiast w tym momencie, w tym miejscu, no nie jest to takie zupełnie może oczywiste. Oczywiste jednak jest dla każdego, kto czyta Stary Testament, że Bóg jest postrzegany jednak w tej myśli Starego Testamentu jako ewidentnie król, nie tylko Izraela, niezależnie od tych fizycznych króli, tak, którzy tam są, ale również król całej ziemi, który jest ponad historią, który jest ponad władcami świata. Tutaj wymieniłem parę przynajmniej fragmentów, tak? Jahwe jest królem na zawsze, na wieki. Wyjścia 15:18. 1 Samuelowa 12:12. Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Amonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi, nie, król będzie nad nami panował. Tymczasem wasz Bóg, Jahwe, jest królem waszym. Psalm 47:3. Bo Jahwe najwyższy, straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Psalm 95:3. Albowiem Jahwe jest wielkim Bogiem i wielkim królem ponad wszystkich bogów. Tak? Czyli no, na różne sposoby są te określenia. Nad bogami, nad ziemią, nad władcami, nad Izraelem. No to jest jakby jedno z podstawowych takich jednak ustaleń Starego Testamentu, jeśli chodzi o władanie Boga. Tymczasem no, pan diabeł mówi, że no, została mi przekazana, więc jak chcesz, to ci się mogę podzielić tylko ten pokłon, co nie? Popatrzmy na to, jak sobie z tym miejscem poradziły inne przekłady. Co tutaj widzimy? Brytyjka, no to tak jak macie podane, ponieważ została mi przekazana. Przekład Nowego Testamentu dosłowny, gdyż nie została przekazana, bardzo podobnie.
przekład Nowego Testamentu ekumeniczny, bo zostały mi przekazane, też dość podobne. Tysiąclatka, bo do mnie należy... A, tutaj widzicie, jeszcze jeden przykład. Kulowski, bo do mnie należą, tak? Rozumiemy te rzeczy, które chcę ewentualnie udzielić za pokłon Jezusowi. Poznańska, bo mnie są poddane. To już troszeczkę inaczej. Inna historia. Biblia Gdańska, bo mi jest dana. Coś tam. Nowy Testament Popowski, bo mnie się poddały. O, coś zupełnie nowego, tak? Coś innego, jakby z innej bajki. Biblia w edycji świętego Pawła, ponieważ mnie ona została powierzona, tam władza i przepych. No i to jest cały problem, że w takich jakby no, prostych ujęciach, to jest krótkie sformułowanie, którego Łukasz nie komentuje dalej, ale dopiero jakby przez poznanie całości tekstu rozumiemy, że pewne znaczenia tutaj po prostu fizycznie nie pasują, tak? Ze względu na to, co mówi Biblia, ze względu na to, co mówi sam Łukasz w innych miejscach swojej Ewangelii. Wydaje się jednak, że ta idea, którą tutaj podpowiada Popowski, tak? Bo mnie się poddały, może być jakąś taką ideą tego ataku, który przychodzi w środku tego całego kuszenia, tak? Bo być może chodzi o coś takiego, że diabeł mówi: człowiek sam mnie zaprosił do tej pozycji, tak? Że ja złożyłem ofertę, a człowiek mnie zaprosił, w związku z tym jestem. I w tej sferze władam, w tej sferze udzielania w ramach światowego pojęcia chwały, władzy, właśnie splendoru tego wielkiego, tak? W związku z tym, jeżeli by tak było, jeżeli by to było jakby bardziej adekwatne podejście do tej wypowiedzi diabła, to innymi słowy przy okazji diabeł powiedział Jezusowi tak: no, czego się rzucasz? Ludzie i tak wybrali mnie. Tak? No więc jak chcesz im służyć, no to jaki problem? Idziemy razem, tak? Jest w tym pewien taki, no oczywiście to jest jasne, że to jest podstęp, to jest kuszenie i nie musimy mówić, że po prostu, że tu jest w tym cokolwiek szczerości, nie, tak? Ale chodzi o coś takiego, że w jakiś sposób uderza w Jezusa tym, że ludzie przecież wybrali mnie. I trzeba powiedzieć, że służba Jezusa, tak, daje świadectwo tego, że on właśnie walczy z tym, z tymi wszystkimi w pewnym sensie chorobami, które są spowodowane tym, że ludzie, zwłaszcza liderzy, poszli właśnie za tymi modelami, którymi diabeł usiłował również skusić samego Jezusa. Tak? Dobrze. Mhm. Okej, niech tak będzie. Także moim zdaniem ten tekst jest szalenie istotny, bo wprawdzie w postaci takiej bardzo krótkiej, hasłowej, ale jednak właśnie jako takie paradygmaty standardów służby Jezusa i standardów uczniów Jezusa zostają jakby wyświetlone wyraziście, tak? Jezus nie chce zejść poniżej określonych form sprawowania swojej misji ze względu na to właśnie, że chce zapracować coś cennego dla innych, dla kogoś innego, tak? Nie dla siebie. No wydaje mi się, że Łukasz w jakiś sposób sugeruje Teofilowi to, że przez tą scenę, tak, że powinniśmy sobie jakby wyraźnie w świadomości wyryć jako uczniowie Chrystusa, o co naprawdę walczymy, dla kogo walczymy i przed kim walczymy. Tak? Przed kim w sensie, że jakby przed Bogiem, że dla innych, o ile idziemy ścieżką uczniów. Bo właśnie ścieżka ucznia to jest ścieżka, która w jakiś sposób jest związana z tym, że robi się coś dla kogoś, tak? Oczywiście ze względu na Chrystusa. Wracając do tego, co mówił Mariusz, nasza scena to też właśnie
ilustracja, że Jezus w jakiś sensie pokonuje diabła nie tyle samym słowem, ale jego właściwym odczytaniem. Zwróćcie uwagę, że diabeł też używa pisma, ale ono zostaje zmanipulowane do celów egoistycznych. Zostaje jakby tak obrane z kontekstów różnego rodzaju, tak jakby tak wzięte, aby wrzucić kogoś i pociągnąć go w niewłaściwym kierunku, aby zszedł ze swojej drogi. Tymczasem Jezus oferuje przeciwwagę w postaci właściwego odniesienia się do słowa, w jego właściwym klimacie, we właściwym kontekście, tak? Tak? Czyli zwróćcie uwagę, że niestety słowem można się użyć, posłużyć, tak? Wspierając najrozmaitsze działania, a jednak to będzie bardzo niewłaściwe użycie słowa, będzie bardzo egoistyczne, bardzo zakłamane i niebezpieczne, bo jak pokazuje świadectwo chociażby Łukasza, liderzy, którzy odstąpili od właściwego stosowania słowa, doczekają się sądu. Tak? I ten sąd zostaje potem przez Jezusa zapowiedziany wyraźnie jako sąd nad Jerozolimą z powodu pośrednio tego właśnie, że liderzy obrali kompletnie nie ten model z przywództwa. Może dlatego też nie przypadkowo ten rozdział zaczyna się takim dwukrotnym wybiciem, że Jezus był pełen Ducha Świętego i potem, że był wodzony w mocy Ducha, nie? Że ten Duch Święty jakby od niego się zaczyna ta scena, tak? Że gdyby może właśnie, nie wiem, gdyby nie ten Duch Święty, tak, który go jakby trzymał w tym, że wypał tych pokuszenia, to no właśnie. Natomiast jeszcze jest taka gradacja tych uczniów, bo teraz tak patrzę, w pierwszej scenie o tym chlebie jest takie apel ogólny, to nie ma takiego wprost nawiązania do słowa, Pan Jezus odwołuje się do słowa, a tam tylko mówi, zrób sobie chleb, nie? Mhm. No i właśnie Pan Jezus wyciąga ten tekst, o którym mówiłeś przed chwilą, czytałeś go. Mhm. W drugiej scenie jest zwrócenie jakby uwagi na diabła, jako właśnie władcy, któremu wszystkie królestwa świata prawdopodobnie same z własnej woli się oddały. I Pan Jezus znowu wyciąga ten werset o tym, komu tak naprawdę należy oddawać cześć, na pewno nie diabłu. I potem już szatan jakby widzi, że Pan Jezus lokuje się w określonym miejscu, to wyciąga tekst z 91 psalmu, który mówi o tym, który przebywa pod osłoną właśnie Jahwe i przebywa w cieniu Wszechmocnego. I to jest ciekawe, że dobra, okej, widzę, że odwołujesz się do tej ochrony i opieki Jahwe, no to zobacz, tutaj masz obietnicę z psalmu, ale to co mówisz, nie? Że znowu Pan Jezus wyciąga po raz trzeci tekst, który mówi o podporządkowaniu woli po prostu Bożej, nie? Czyli słowo. Aha. Więc zwróćcie uwagę, że w którymś momencie to, co Jezus oferuje, to mówi, muszę pamiętać, w jakim kontekście pomiędzy mną a Ojcem dokonuje się to, co ja robię, tak? I ten kontekst to jest po prostu relacja. Relacja to jest pewna bliskość, tak? To nie jest biznes, tak? I to jest, wydaje się, że tutaj przez te fragmenty choćby z powtórzonego prawa w jakiś sposób skomentowany, że to jest relacja, która stoi na łasce, którą ci biorcy powinni mieć jakby cały czas gdzieś między oczami, jak żaróweczkę zapaloną, że tam zresztą pada doskonałe jakby określenie, tak? Że to jakby dzięki mojej łasce możesz wypracowywać pewne rzeczy, tak? Tak? Między mojej łasce, a tutaj okazuje się, że właśnie ktoś, tutaj diabeł usiłuje jakby przechytnąć kogoś na myślenie takiego pomysłowego Dobromira, zrobię sobie to sam, tak? Zrobię to sobie sam, wszystko jest jakby moje. Dobrze, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz na pewno, chciałem dwie rzeczy, ale wygląda na to, że będzie ciężko. Chciałbym przynajmniej jednak dojść do końca jeszcze jednej sekcji. Zróbmy sobie 5 minut przerwy, dobra?